Piękne. Mariusz? Na kanapie goście Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesna Elektrownia w Radomiu, Piotr Lutyński, artysta plastyk, ale nie tylko, bo artysta multimedialny, zajmujący się wieloma dziedzinami sztuki, generalnie rzecz biorąc, łączący wszystkie dziedziny w jedną. Obok przyjaciel Piotra, Jan Szupek, krytyk sztuki, historyk, historyk sztuki, prezes Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej. Goszczą u nas od kilku dni, organizując, budując, montując najnowszą wystawę Piotra Lutyńskiego, zatytułowaną Wielowymiarowość. Tytuł wystawy obejmuje nieskończoną ilość rozwiązań. Chciałbym zapytać Piotra, żeby przybliżył nam i bardziej skonkretyzował myśl, która leżała u podstaw nadania takiego tytułu tej ekspozycji. Wielowymiarowość to jest jakby, jak odkryłem po latach, to zawiera się w niej natura tego świata, w którym my istniejemy, my ludzie, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest taka kwintesencja tego, czym ten świat tak zwany materialny jest. Bo jak wiadomo, fizycy kwantowi od 100 lat cały czas powtarzają, że materia jednocześnie jest i jednocześnie jej nie ma. I jedno drugiemu nie zaprzecza, nie, i jesteśmy w stanie dzięki malarstwu, sztukom plastycznym, muzycznym dotrzeć do odpowiedzi, czym ten świat materialny jest i na ile on jest materialny, na ile jest tylko złudzeniem. Jak mówił Budda, widzimy tylko cienie rzeczywistości. Do wystawy słowa klucze to jest wielowymiarowość, materialność, niematerialność, nieskończoność, wieczność. To są słowa, które uznajemy za takie odległe od człowieka, wydają się takie niedostępne. No, wiemy, że można jabłko dzielić w nieskończoność na mniejsze części, tak? Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w tym świecie, który jest cały nieskończonością i wiecznością. I przez nasze ciała przelatują lekkie cząstki elementarne, zwane neutrinami. To są cząstki, które są informacją. Nie reagują one z materią. I one lecą z nieskończoności w wieczność przez naszą planetę, przez całą galaktykę i nie odczuwamy ich obecności. A one niosą informacje. Także jest dużo rzeczy, które można powiedzieć odkryła nauka od 100 lat. Są jawne, ale potrzebny jest pośrednik, żeby można było te informacje, które zgromadziła ludzkość, były przełożone na język zrozumiały dla ludzi, którzy nie zajmują się wyłącznie fizyką. Także myślę, że żyjemy w świecie, gdzie hermetyczność powoduje, że nie możemy dotrzeć do istoty tego, czym jesteśmy, do czego to wszystko zmierza, do czego zmierza ludzkość i jakie są tego konsekwencje. Bo jeśli zrozumiemy w pewnym momencie, że materialność jest wątpliwa, to gromadzenie materii, czyli można powiedzieć pieniędzy na przykład, czy dóbr, jest absurdem, tak? Ale to nie znaczy, żeby ich nie mieć, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, kim i czym jesteśmy na tej
ziemi, która wcale też nie jest taka, jak nauczyliśmy się w szkole, czyli jest martwym, poruszonym obiektem w przestrzeni kosmicznej. Jak wiadomo, ona jest organizmem, Ziemia jest organizmem reagującym na różne zmiany, które na przykład my powodujemy. To nie jest martwy organizm. Jeśli elektron obserwowany przez naukę współczesną wykazuje dziwne zachowania w zależności od obserwatora, to musimy też wyciągnąć wnioski. Jeśli w końcu zdjęcia wykonane przez NASA z teleskopu Hubble'a pokazują wszechświat sprzed 17 miliardów lat i moment, kiedy rodziła się materia w naszej galaktyce i ta materia powstała tylko z wodoru i helu, czyli nasze ciała, cała tablica Mendelejewa, wszystko, co nas otacza, zostało zbudowane z wodoru i helu, to może wyciągnijmy wnioski. Może malarstwo jako język jest pośrednikiem, jest jak język do zrozumienia, do używania i zrozumienia, czym jesteśmy na Ziemi. Po co i do czego to służy? I to nie jest jakaś zaklęta tajemnica, tylko w tym zawiera się istota tego, do czego my tutaj służymy na Ziemi, czy jest, w jakim celu tutaj rośniemy w miliardy, tak? Czyli sztuka może być tym językiem do zrozumienia, bo autor nie musi być mądry. Jak jest podłączony do malarstwa, zamienia się w malarstwo, to nie wiadomo, czy on musi być inteligentny, czy nie. Wystarczy, że zamienia się w malarstwo i wtedy możemy odczytać, jak z papierka lakmusowego, czym to wszystko, co nas otacza, ta pozorna materia jest. No, to chyba za dużo powiedziałem, ale... No, powiedziałeś sporo i generalnie rzecz biorąc, myślę, że na tym etapie można by zakończyć naszą rozmowę, ale trzeba, myślę, zadać jednak jakieś pytania, bo Piotr, w świecie sztuki, zarówno współcześnie, jak i w minionych epokach, artyści próbowali ścierać się z problemem wszystkiego, prawda? I twierdzisz, że jest to generalnie rzecz biorąc możliwe. Ty odwołałeś się do malarstwa, ale na naszej wystawie są również obiekty, instalacje, są filmy, będzie też muzyka. Można powiedzieć, że ty jesteś takim artystą kompletnym, można też użyć określenia totalnym, bo jesteś człowiekiem, jesteś artystą bardzo ekspansywnym, ale czy sztuką rzeczywiście można wyrazić wszystko? Kiedyś myślałem, że malarstwo zajmuje się tylko jakimś fragmentem rzeczywistości, ale wyciągając wnioski z obrazów Van Gogha na przykład, nagle możemy znaleźć tam, że nie to, że obrazy są sprzedawane teraz po 50 milionów dolarów, tylko to, że odkrył Van Gogh taką strukturę, która stanowi kwintesencję tego wszystkiego, czym jesteśmy na Ziemi. Jesteśmy zlepkiem wibrujących elektronów i to widać na obrazach Vincenta Van Gogha, że nie ma różnicy pomiędzy słońcem wibrującym, drogą, po której idzie bohater obrazu i tym bohaterem, że wszystko jest zbudowane z tego samego, czyli jak mówiłeś, cała ludzkość od początku dziejów właściwie poszukuje jednej przyczyny albo jednego elementu, który buduje to wszystko. Fizyka mówi, że tym elementem są te lekkie cząstki, tylko że odkrywa je cały czas nowe i są co chwilę nowe noble i nowe nagrody za odkrycie jeszcze bardziej boskiej cząstki. Tak?
A w gruncie rzeczy, jeśli wszystko jest zbudowane z tych większych cząstek, czyli z elektronów, których nie widać, to to wystarczy, żeby zwizualizować sobie wyobraźnią, że jeśli cały świat jest zbudowany praktycznie z tego elementu, z podstawowego elementu, jak elektron czy proton, no to możemy wysnuć jakby takie przeczucie, nie tylko wnioski, ale przeczucie, że może tak wszystko z tego, cała materia z tego niczego jest zbudowana, które jednak jest widoczne, bo elektron pokazuje ledwie jakiś błysk, obserwowany jest błysk, ale nic więcej. Nie można go uchwycić, nie można go złapać. Czyli pokazuje też naturę świata, że fizycy współcześni mówią, nie będzie można prawdopodobnie nigdy zorientować się, czym jest materia. I to ciekawe. A fizycy najwybitniejsi dzisiaj na świecie współpracują z artystami. Polega to na tym, że jadą na sesje naukowe i są zapraszani fizycy, biolodzy i artyści. I wspólnie współpracują nad tym, w jakim kierunku to coś ma pójść, to odkrycie, i jaki obraz tego czegoś ma się pojawić. I te rzeczy, zmiany się dokonują dzięki temu, że są różne umysły. Ja myślę, że malarstwo, czy rzeźba, czy każdy akt taki jest jak papierek lakmusowy, jak pracujemy nad czymś, to po latach nabieramy nagle informacji, która idzie z obrazu, staje się jak dla nas jak tarcza i jesteśmy budowani przez świadomość. Świadomość, która wynika ze sztuki, wynika z muzyki, z różnych dziedzin, w tym z fizyki i z tych matematyk, z chemii, z tego wszystkiego, w czym ludzkość puchnie, rozwija się. Ale pamiętajmy też, że są błędne ścieżki i tego jest bardzo dużo, w których zamiast ludzkość się rozwija, to się zwija i uznaje na przykład, że świat jest materialny, mija 100 lat i dalej tkwi w tym, jak ślepy, który pociąga wszystkich w dół. I mamy szkoły, w których do dzisiaj wyłącznie ta newtonowska fizyka się rozwija, a powinna się rozwijać świadomość, że newtonowskie prawa działają, ale świat jest zupełnie nieuchwytny. Elektron wykazuje niezrozumiałe zachowania, jednocześnie może być w kilku miejscach naraz, co powinno wpłynąć na nas, skoro z tego elektronu jesteśmy zbudowani, że mamy takie możliwości, jakie miał na przykład Chrystus czy Budda. Wszyscy mamy te możliwości i świadomość tego faktu uwalnia nas od materii. No tyle wniosków z wystaw, z tej wystawy dla mnie. Ja sam wystawiam i przyglądam się temu, jak to działa i co ja potrafię zrozumieć z tego. I następują plany i przekształcenia ze względu na to, że świat nas zaskakuje. Tutaj tą rzeźbę, którą tutaj postawiłem, ona będzie wyglądała inaczej, bo jednak człowiek widzi to już w nowym miejscu, w innym kontekście i musi zmienić tą koncepcję, bo mogła być błędna. Inny wymiar, inna rzeczywistość. Inna rzeczywistość. Na każdym kroku. Janie, może masz jakieś pytania do Piotra, które jeszcze bardziej pogłębią problem, który tu omawiamy? No, ja nie mam takiej wiedzy pogłębionej, żeby wchodzić w te aspekty naukowego widzenia świata, do którego Piotr się odnosi, ale wielowymiarowość kojarzy mi się przede wszystkim tutaj w kontekście tej wystawy w sposób poetycki. Wszystkie te motywy, główne motywy, czy poszczególne dzieła mają dla mnie ten wymiar pamięci, mojego doświadczenia, jako że pracę Piotra artystyczną obserwuję uważnie niemal od samego początku.
I tutaj prawie każda z tych prac ma jakiś kontekst zakorzeniony, powiedziałbym, wręcz w juweniliach. Już Piotr dawał sygnały swoim zainteresowaniom, które poszły w bardzo wielu kierunkach, prawda? W bardzo wielu wymiarach, trzymając się tego terminu, tak jak mówię, dla mnie metaforycznego, poetyckiego. Bo to są przecież wymiary obszarów, których dotyka przez muzykę, przez działania zespołowe, przez działania performatywne, przez działania przestrzenne w formie environnement, w formach rzeźbiarskich, w formach asamblaży, w formie filmowej. To wszystko są rozmaite wymiary, ale wszystko gdzieś mi się kojarzy z tymi rzeczami, które były na początku, bo przecież te fascynacje. Tutaj Piotr odnosi się do Van Gogha. No przecież bardzo z ducha Van Gogha były pierwsze jego prace, które utkwiły mi w pamięci, malarstwo ekspresjonistyczne. To była epoka Neue Wilde, jeszcze wciąż jako żywa propozycja i aktualna. Natomiast tam Piotrowi bliższy był może Van Gogh, ale była pewna określona gama kolorystyki, która gdzieś później już w abstrakcyjnych obrazach, tych, które się stały takimi jego ikonami, te motywy prostokątów wychodzących z centrum ku obrzeżom obrazu prostokątnego czy kwadratowego, z pasów żółtych i czarnych. Gdzieś tam to wszystko już wibrowało w tych abstrakcyjnych, wcale nie abstrakcyjnych, choć już i abstrakcyjnych, ekspresjonistycznych obrazach z motywem pana Henia, sąsiada z domu górskiego Piotra w Szczyrku. Ale przecież wszystkie te późniejsze abstrakcje zakorzenione są w tych wczesnych. W końcu to environnement, które tutaj mamy na wystawie, obrazu umieszczone w zbożu, wiąże się z bardzo konkretnym doświadczeniem, które ja pamiętam. Piotr opowiadał. Pracował kiedyś jako uchodźca w Niemczech. Po prostu u rolnika w czasach trudnych. No i po prostu zobaczył pewną sytuację. Swoje obrazy, abstrakcyjne obrazy w tej masie złotych ziaren, które rozświetlone były słońcem. W czasie ciężkiej fizycznej pracy zobaczył po prostu pewną wizję. Słowo wizja jest też jakby kluczowe dla pewnych rzeczy, które Piotr komentuje i dla języka Piotra, który mówi o swoich pracach, że wcześniej jest wizja, później jest jej realizacja, która jest czymś łatwiejszym. To nie ma poszukiwania z warsztatu, że po prostu zmaga się z materią i szuka, tylko po prostu spełnia dzięki bardzo wielkiej sprawności plastycznej, przestrzennej, realizuje swój zamysł, swoje wizje. A tutaj w tych pracach sprzedane, choćby ta praca z elektrowni, łóżeczko szpitalne z motywem zawieszonych na strunach skrzypiec. No przecież to jest cały świat muzyki, gdzieś tam się też w tym zawiera, co jest bardzo istotną częścią, jak powiedziałem, biografii artystycznej Piotra i jego rozmaitych aktywności. W końcu te prawie jak trofea głowy jeleni z porożami i bez, no to jest z kolei to zwrócenie się ku przyrodzie ożywionej. W niejednej wystawie, a pierwsza była w Galerii Potockiej, to była znamienna wystawa, użył żywych ptaków, żywych ozdobnych kur, wyposażonych w bardzo ekskluzywne karmiki, które były po prostu ozdobione jego malarstwem. Wydłubane w jednolitych pniach drewna karmiki, wypełnione znów tym złocistym zbożem i ozdobione reliefem z motywami abstrakcyjnych obrazów. I tak można by tutaj czytać te poszczególne motywy, które pojawiają się, że każdy ma jakiś wymiar ten, który jest obecny w pamięci. W pamięci całej dotychczasowej drogi Piotra i pozornie niektóre rzeczy mogą się zdawać, że są takim zaskakującym dopełnieniem, a jednak one są tak mocno i wyraziście osadzone w źródłowości, która wynika z rozwoju własnej sztuki i konsekwentnego czerpania z własnych doświadczeń, jak i z tych doświadczeń swoich fascynacji światem sztuki czy światem przyjaciół, bo też ważną stroną jest zespołowość Piotra, otwartość na współpracę, na przyjaźnie artystyczne. Pamiętam początek, jak jeszcze Piotr był studentem w Cieszynie na filii Uniwersytetu Śląskiego, na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym. Tam poznaliśmy się zresztą w połowie lat 80. Jego partnerstwo z Markiem Kusiem przez parę lat doskonale się spełniało. Piotr miał tą żywiołową, jakby kolorystyczną abstrakcję,
Tylko widziałem marek z kolei grafitowe tablice z powtarzającym się motywem figury ludzkiej. To były jakby biegunowo różne rzeczy, a jednak dopełniały się w sposób doskonały. Były też różne próby innych partnerstw, niektóre się kończyły niepowodzeniem wręcz, czy rozczarowaniem, ale no, ta otwartość Piotra na współpracę, no jakoś clue tego wszystkiego to było właśnie wielowymiarowe, znów by się chciało użyć tego słowa, no tak. Spotkanie muzyków, plastyków wokół całej idei poetów. Poezja to jeszcze jeden wymiar, w tym właśnie autobusie, tym szczególnym wehikule. Tak, tak. Wehikuł, który był jakby ponadmedialnym środkiem nie tylko ludzkiego transportu czy przemieszczania się idei, ale właśnie jako miejsce wielowymiarowego spotkania w wielu wymiarach ludzkich i artystycznych. No tak, znamy Piotra również od strony właśnie ekipy autobusu. Jako lidera, tak? Oczywiście. Tak. Znamy Piotra jako organizatora tutaj w Radomiu wystawy przypominającej współpracę z przyjaciółmi z pracowni LA 44. Koncert z Ryszardem, tak, z panem jest. Ryszardem Krynickim. Oczywiście tutaj właśnie poezja, ale też koncert ze Zbyszkiem Liberą. Ze Zbyszkiem Liberą, Adamem Rzepeckim. Tak, jest przyjaciółmi, więc ja w ogóle mam takie wrażenie, no znamy się z Piotrem już parę lat, no ale no wiadomo, ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, spotykamy się od czasu do czasu, troszkę do siebie telefonujemy. Mam takie wrażenie, że Piotr wstaje rano, otwiera oczy i chce rękami objąć cały świat, albo nawet może cały wszechświat. I właśnie tu o tym chciałem powiedzieć, że my jesteśmy wszyscy połączeni. I ta informacja jest, występuje, wszyscy, jak ludzie, z którymi rozmawiam, wszyscy mają tego świadomość, że to wszystko jest połączone, ale żeby to przerobić, tą informację, to my musimy często o tym mówić i wizualizować sobie tą sytuację, że nie ma ja, ty, on, tylko jesteśmy wszyscy razem, pływamy. Ja napisałem takie coś, pływamy w oceanie elektronów i protonów, choć każdy z nas ma na ten temat indywidualne zdanie. Tak to jest, nie widzimy tych elektronów, ale wiemy, że one są. I wiemy, że to wszystko to jest po prostu galaretka, w której wszystko ze wszystkim jest połączone aż do krańców wszechświata. Nie musimy lecieć, żeby sprawdzić, co jest gdzieś tam na końcu nie tylko naszej galaktyki, ale końcu wszystkich galaktyk, bo jesteśmy z tym połączeni. I technologie mogą się rozwijać, możemy mieć coraz szybsze statki kosmiczne. Jeśli nie potrzebujemy tego, to nic złego się nie stanie, bo jesteśmy z tym wszystkim połączeni. Tylko musimy przerobić informację, która już została odkryta i dzielić się z innymi tą informacją. Szokującą informacją. Piotrze, ale czy ty myślisz, że filozofia, którą reprezentujesz, idee, które przekazujesz słowem, ale za pośrednictwem również obrazów, obiektów, instalacji, muzyki i tak dalej, czy to zakładasz realizację tej myśli, tego planu? Czy to jest wykonalne oprócz zamknięcia tego w nie do końca konkretnych dziełach sztuki lub wyłącznie w teorii. Czy to może być to, o czym ty mówisz? Nasze słowa realizują się w życiu. Jeśli ja to mówię, to się to jakby jest? Dokonuje. Natomiast czy to obejmie całą ludzkość? No tak. Trzeba próbować, jeśli są informacje, którymi dzielili się 2000 lat temu Chrystus. Później poszczególni ludzie wyrażają te opinie, że ten świat dokładnie jest inny niż nam się wydaje. Szekspir się myli na przykład, według mnie. I Szekspir mówi być albo nie być. I to jest źle postawione pytanie. Powinno być pytanie, jak to być i jednocześnie nie być. Bo my jesteśmy jednocześnie i nas nie ma, chociaż wydaje się to, jak człowiek słyszy, to niedorzeczne i nielogiczne. Ale prawda jednak jest
zgoła inna. O czym można to założyć, prawda? W kontekście nieskończoności. Często myślę o tym, człowiek na tej planecie zdominował wszelkie życie i materię, w cudzysłowie, w kontekście tego, o czym mówisz, ale planeta, którą pacyfikuje, jest tylko jakimś ziarenkiem na skraju Drogi Mlecznej, z którą razem pędzi przez nieskończoność. W kołowrocie 360 tysięcy kilometrów na godzinę. Ludzka postawa egocentryczna w kontekście tego, o czym teraz mówię, jest, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma. Czego powinien szukać człowiek, do czego powinien zdążać? No to jest po prostu, na pewno jest szansa, żeby ludzkość odmieniła jakby tą materialistyczne podejście do świata. Komunizm upadł, jak wiadomo, ale gdzieś teoretycznie. Tam jest. Teoretycznie, ale wraca. Materialistyczne podejście jest no, po prostu prymitywne, bo nie przyjmuje do wiadomości, że świat ma całkiem inną naturę niż egocentryczne chcenie polityków i ideologów. Ono doprowadzi prawdopodobnie do kolejnej wojny albo zniszczenia jakiejś części ludzkości, natomiast nie wyzwoli ludzi od materializmu. I ten materializm jest takim obciążeniem, że zjemy własny ogonek i zjemy tą kulturę, zjemy też pewnie naukę, która będzie już na użytek znowu partii komunistycznej. Technologia, technologia będzie znowu na użytek inwigilacji ludzi na Ziemi. No wszystko jakby to, co mówił Lem, to, co pokazuje science fiction, filmy science fiction, to do tego zmierza cała ludzkość. Które się coraz bardziej realizują, prawda? Dlatego tyle, ile możemy sami indywidualnie zrobić. Dzielić się dziwną nowiną, że nas nie ma, a jednocześnie jesteśmy. Będzie tutaj wykład Adama Anczykowskiego, który głośno o tym mówi. To jest jakaś próba przynajmniej, bo jeśli nic nie zrobimy, to nic nie będzie. To musi być najpierw w naszych umysłach wizualizowane. Wyobrażamy sobie podniesienie poziomu świadomości na świecie, wynikające możliwe właśnie z tych obrotów, szybszego obrotu Ziemi. Nie wiadomo, czy to nie Ziemia wpływa na to, jak my myślimy na przykład. Nam się wydaje, my jesteśmy tak wyjątkowi, że inteligencja powinna być wyłącznie rozwijana. A przecież wiemy, że bardzo inteligentni byli dowódcy w Auschwitz i w obozach koncentracyjnych. Oni byli bardzo inteligentni i słuchali dobrej, klasycznej muzyki. Czyli inteligencja się jakby nie sprawdza. A przynajmniej nie w każdej sytuacji. Tak. To jest, jeśli jest człowiek wyłącznie inteligentny, to jest niedorozwinięty. I trzeba głośno zacząć o tym mówić. Musi być rozwój całościowy, czyli serce, świadomość, współczucie, a nie tylko inteligencja, bo inteligentne są roboty. Możesz się przytulać do robota. Gratuluję. Niedługo będzie można. To jest po prostu absurd, nie? To czyli prawda. Jeśli ludzkość rozwinie się wyłącznie w kierunku tak zwanej inteligencji jeszcze sztucznej, no to gratuluję. To już po nas. Znaczy, tak mówił Lem, tak mówił. Finał tych wizji również już mogliśmy właśnie poznać w literaturze, w filmie. Jak mówił Lem, będziemy wyeliminowani przez sztuczną inteligencję. I nic sobie z tego nie robimy, tylko ładujemy się w to bagno niekontrolowane, które jak wiadomo Chiny rozwiną tak, że sztuczna inteligencja będzie kasować ludzi, którzy będą niepokorni. To wiadomo, że tak będzie. Albo to już jest. Czyli nasza świadomość albo się rozwinie i otrząśniemy się, albo będziemy posprzątani. Ale może to nie jest jakieś najgorsze rozwiązanie. Może to jest po prostu dziejowa... Jak to mówił Zbyszek Belowski, mówi, jest taka prawidłowość i ta dziejowa prawidłowość, jeśli wyginęły dinozaury,
to my stanowimy też dinozaury, jeśli nie rozwiniemy świadomości, nie uwolnimy się od materii. Wszystko to out pójdzie. No wizja jest dosyć ciemna. Ale jasna, bo wiemy przynajmniej jaki oczywiście jest kierunek i możemy pójść w jakimś sensownym kierunku. Rozwinęliśmy się w kierunku, że tak powiem, nieskończoności, jeżeli chodzi o teoretykę, filozofię. Mieć i jeść. Ale ile człowiek zjada w ciągu swojego życia, przeciętnie, do wieku 50 lat? 21 ton żarcia. Wow. No tak, takie rzeczy mnie pobudzają, żeby się zastanowić, co my robimy i jak. Ile wypijamy? Wróbel w ciągu jednego dnia je kilkakrotnie więcej niż sam waży, więc nie jesteśmy jedyni we wszechświecie. Natomiast Piotr, no bo ja myślę tak, myślę, że doszliśmy daleko, jeżeli chodzi o takie założenia teoretyczne problemu zamkniętego w tytule wystawy. Wróciłbym do wystawy, bo jednak oczywiście to, co jest inspiracją, jest niezwykle istotne. O tym na pewno będziesz rozmawiał jeszcze przy okazji wernisażu, indywidualnych spotkań. O tym będzie wykład zaproszonego gościa. Ale z racji tego, że znajdujemy się jednak w Galerii Sztuki, chciałbym wrócić do tej dziedziny. Tak. W kilku salach, które wypełniają twoje dzieła, zamknąłeś fragmenty z różnych okresów swojej aktywności. One również są jakby tą ilustracją objęcia całego świata sztuki, bo przecież mamy tutaj różne inspiracje, różne wpływy, różne nawiązania, próby dyskusji, przekomarzania się lub jakby wyrazów szacunku dla pewnych momentów w sztuce światowej, które ty podejmujesz i są czytelne. Są nawiązania do różnych światopoglądów, do różnych religii. Chciałbym porozmawiać też o tym, co ty o tym sądzisz i jak to się kształtowało. Może zacząłbym od problemu, który nawet ciebie nurtuje. Czy niektóre z twoich dzieł nie wywołają tutaj niepotrzebnych reakcji, które najogólniej nazywamy skandalem? W kilku twoich pracach używasz symboli religijnych, łącząc je ze sobą lub wykorzystując je do jakby wyprowadzania jakiegoś metaforycznego przekazu. Tak. Co o tym sądzisz? Jest tutaj praca Buddy, który w dłoniach trzyma jajko i krzyż, obok jest krzyż, z którego wychodzi kurek, taki do wody kurek, z którego też wypływa jajko. I ta praca też ma wiele znaczeń, tych zależności, występują zależności i spójność występuje, ale ja się zastanawiam nad tą pracą. Ona jest tak wielowątkowa, że zawsze lubię do niej wracać, bo nie ma jednej recepty interpretacji. I w gruncie rzeczy, o tym się też powinno mówić, że prace, które są otwarte, zawierają w sobie to, że to jest tylko źródło, jak obraz. Obraz jest źródłem interpretacji, tylko dajmy szansę odbiorcy. Trzeba stanąć przed obrazem. No co można powiedzieć o kole w kole z punkcikiem, z działaniem koloru? Nic nie możemy powiedzieć. Musimy stanąć przed obrazem i poczekać, żeby ten obraz zaczął mówić do nas. Musimy chcieć. Dać szansę. I wtedy, jak jest dobry obraz, nie wiem, czy to są dobre obrazy, ale jak jest dobry obraz, to mamy coś pomiędzy człowiekiem, a obrazem jest w środku. Zadzieje się coś i to według mnie nie obraz jest sztuką, ani nie odbiorca jest sztuką, tylko coś, co może powstać, jeśli to coś się dokona, to wtedy jest doświadczenie sztuki. A my jesteśmy nauczeni fałszywej historii sztuki, że to obraz jest
nośnikiem sztuki. Obraz jest pośrednikiem pomiędzy odbiorcą. On niby promieniuje kolorem, kształtem, formą, ale to, co jest najistotniejsze, to jest to niematerialne, co się może dokonać, jak mamy szczęście w życiu. Trafiamy na obraz Marka Rotko, stoję przed obrazem i jestem innym człowiekiem. Wychodząc z galerii, jestem już innym człowiekiem i to uznaję za doświadczenie sztuki. Także te akcenty, gdzie naprawdę jest sztuka, my jesteśmy nauczeni, że sztuka jest w galerii. Nie. Sztuka nie wisi na ścianie. Sztuka jest w środku, pomiędzy człowiekiem a obrazem. W środku, tu ukryta. Dlatego te tajemnice są do odkrycia. Są ludzie, którzy... To dopiero trzeba zrozumieć po latach, czyli widzi, że jak to wszystko fałszywie wygląda. Czy można sobie kupić obraz i mieć obraz? Nic podobnego. Kupujesz materiał pokryty farbami, a w środku, pomiędzy tym a tym, może powstać sztuka, jeśli jest taka okoliczność. I to jest tak jak zafałszowanie, no jest jak muzyka. No, przyłożyć to można, tą kliszę do muzyki. Mamy grającego muzyka i odbiorcę. No ale to, że zachwycasz się muzyką, to nie zachwycasz się tym muzykiem, który gra, chociaż pięknie gra, tylko tą muzyką, która do ciebie dochodzi, ona jest tylko wibracją, tak? Energii. Obraz ten jest wibracją energii, która pojawia się pomiędzy jednym a drugim, w środku. A nie jest muzykiem, który to wykonuje. Malarz nie powinien być malarzem. Jest narzędziem. Tylko jest narzędziem, czy pośrednikiem w informacji. Ale to, co jest istotne, to jest w środku. Dlatego trzeba to powtarzać. Ja też to potrzebuję powtarzać, żeby zrozumieć, a później znowu nie rozumieć. Bo taka jest też natura świata. I czasami rozumiemy. Wydaje nam się, że już łapiemy olśnienie, objawienie, a potem tracimy. Jeśli ktoś mówi, że jestem wierzący w jakiegoś tam, w jakąś postać, to nie mówi prawdy, bo w momencie, kiedy to wypowiada, jest opowiadaczem. A żeby czuć na przykład boską materię, to przychodzą tylko takie momenty w życiu. Jak masz szczęście, to masz tych momentów trochę więcej, bo skupiasz się na nich i odczuwasz coś, co jest niematerialne, jest informacją z kosmosu. Natomiast to, że ktoś mówi, że jest religijny, albo że jest malarzem, albo że jest muzykiem, to trzeba bardzo ostrożnie uważać na jego zachowanie, bo może być kabotynem, który udaje muzyka, udaje malarza, udaje papieża. Także różne dziwne rzeczy się dzieją wokół nas, o których się nie mówi i młodzież dowiaduje się, że ma się modlić przed obrazem, bo to jest sztuka wielka, a nie powinna się modlić. Bo jak się człowiek modli, to musi zaufać. Daj sobie najpierw szansę, popatrz na osobę. Nie możemy ślepo ufać. Każdy ma wątpliwości i powinien je wyrażać i przychodzi moment, kiedy czujesz, tak, ten facet mówi tak, że jemu mogę zaufać, ale tamtemu nie. Piotr, a czy w takim razie, no bo czy twoje instalacje, twoje obiekty, które bardzo często łamią nasze codzienne przyzwyczajenia, są również wyzwaniem, o którym przed chwilą powiedziałeś, bo żebyśmy zwrócili uwagę, że łóżko nie zawsze jest łóżkiem, garnek nie zawsze jest garnkiem. Wszystko ma jakiś kontekst taki i nagle skojarzenia, które powstają, zmieniają ten obiekt, który służył jako krzesełko przez lata, tylko jako krzesełko. Nie jest krzesełkiem. A nagle on się zmienia w coś ukrzesłowionego, czyli w figurę zwierzęcia, które zamienia się w coś przypominające człowieka, ale tym człowiekiem nie jest, no bo nie jest w tym miejscu. Nagle
mamy wiele znaczeń, które mogą przy sprzyjających warunkach zmienić nasze myślenie o świecie. Czyli dobra sztuka nie jest do tego, żeby nas wychowywać, ale zmieniać myślenie o świecie. I po to jest nawet ta dyskusja, bo ja coraz powtarzając te rzeczy, zaczynam je rozumieć i teraz łatwiej mi pomyśleć, że może tak jest faktycznie, że nie po to, czyli sztuka jest językiem, którego jak pracujesz przez 30 lat, nabierasz, uczysz się tego języka, możesz nim płynnie przechodzić, przepływać, używać. Nie ma materiału, którego nie można użyć. Czyli używasz języka, rozszerzasz go i on wtedy służy do tego, żeby ciebie poinformować, że obraz autora informuje, co robi, a nie tak, jak jesteśmy nauczeni, że autor jest tak inteligentny, tak jest oczytany, że on jest mądrzejszy od tego obrazu. Nie. Obraz musi nieść informację, której może się autor też dowiedzieć przy okazji, bo nie zawsze musi być świadomy tego, co robi. Jaką rolę w kontekście tego, o czym opowiadasz, ma przestrzeń wypełniona lustrami? To już taka odrębna przestrzeń, która się nazywa Drugie Życie, Second Life. I przed laty widziałem taką figurę, postać w Warszawie na Trzech Krzyży. Byłem w odwiedzinach u kolegi Piotra Jaska, poety. I nagle widziałem postać, która naprawdę nie ma dowodów na istnienie takich astralnych postaci. I z jednej strony postawiłem tą postać świetlną, zrobiłem ją jeden do jeden, tak jak ją widziałem przed laty, przed 15 laty, a po drugiej stronie są lustra, które są nieregularne, na których możemy tą postać odnaleźć. I przyglądam się czemuś, co może nie powinno być, nie powinniśmy w ogóle o tym mówić, świata niematerialnego nie ma, a jednak zmiana zupełnie, pokazanie innego wymiaru, że tej tak zwanej rzeczywistości może też zmienić myślenie ludzi o tym, że a nóż, może to tylko pozór, że dotykam tej kanapy. Może to tylko pozór. Jak wiadomo, to pozór. Bo nasz mózg uczy nas tego, żebyśmy mieli wrażenia, a tego dotyku tak naprawdę nie ma. Jest to tylko złudzenie wrażenia, tak? To oczywiście pozornie trudne doświadczenie, jak zrozumieć takie coś, ale wiemy wewnętrznie, że tak może być, tak? Czy tak jest? Musimy przerobić informacje i z czasem dostajemy tej pewności, że tak jest. Na przykład, jak mówię, bo ja staram się zrozumieć, jak to jest, czyli jak to jednocześnie możemy żyć i nie żyć. Ale wewnętrznie każdy z nas wie, że tak jest, bo codziennie obumierają miliardy naszych komórek od stóp do głów, w środku. Nawet nie wiemy ile, bo nie wiemy ile ich mamy. Nie widzimy tego, ale obumierają, to wiadomo. W mózgu naszym miliardy i rodzą się nowe. I my myślimy, nie, ja nie umieram codziennie, ja umieram tylko jak mnie przejedzie tir na drodze. Nieprawda. Umieramy codziennie i codziennie rodzimy się od dnia poczęcia. Także jaka jest prawda o naszym życiu? Inna zupełnie niż to, w czym żyjemy i sobie tak wypowiadamy takie kwestie na spotkaniach rodzinnych przy wódeczce. A prawda, wcale nie umieramy za 20 lat czy 30. Codziennie. Świadomość tego faktu mogłaby zmienić szacunek do tego, czym jesteśmy teraz. Czyli zmienić ten punkt widzenia, bo mówią, że punkt widzenia zmienia punkt siedzenia, albo punkt siedzenia zmienia punkt widzenia. Może powinniśmy zmienić punkt widzenia, że nie za kilka lat umrzemy, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, tylko dzisiaj, teraz jak mówię, jak rozmawiamy, umieram i rodzę się na nowo. Wow! Jak to zmienia? Ogromnie chyba. Każdy mówi, o Boże, ja myślałem, że kiedyś umrę, to może nie będę się bał śmierci, bo umieram cały czas. No takie są konsekwencje. No jesteśmy obciążeni pewnymi teoriami, które poprzez lata
kolejnym pokoleniom były jakby przekazywane. Ciekawe, jak wyglądałby świat, gdyby u podstaw pewnych założeń była właściwa informacja. No tak. Właśnie. No. Wszystko by się zmieniło, gdyby księża mówili o tym w kościołach. No tak, tylko że oni mają... mamy gwarantowaną wieczność, tak, że nasze ciała, mimo tego, że się rozpadną, są zbudowane z elektronów, które są wieczne, nieśmiertelne, nie da się ich młotkiem zabić. Niemiec może przyjść cię zastrzelić, ale ty jesteś wieczny. Wow! Taka informacja zmienia nasze podejście do świata, zmienia podejście do innych ludzi. Otwórzmy się, nie bójmy się, że ktoś nas zastrzeli, bo śmierć nie jest końcem naszego bytu tutaj we wszechświecie. Jest tylko procesem przejścia. I wtedy moglibyśmy być spokojniejsi o to, że choroba nas nie dopadnie, no bo nie ma czego dopaść. My praktycznie nie istniejemy. Jakie to piękne. Po co mam gromadzić rzeczy, skoro materia jest tylko taka wątpliwa? Wow, to może milionerzy by powiedzieli, no jak John Lennon miał 100 domów na wybrzeżu Florydy, tak? Czy coś takiego, 100 willi, w których nawet nie był raz, a był Chrystusem, uważany za człowieka muzyki, miłości, ludzi kwiatów i ten. Jakie nieporozumienia powstają? Czyli ktoś to mówi, no my jesteśmy, walczymy o to, o komunizm, żeby wszyscy mieli równo. No ale pierwszy sekretarz zawsze miał więcej. I to grubo więcej, tak? Czyli robimy, sprzedajemy ideologię, ale dlatego, żeby grono nasze miało więcej. Może jakieś 4 domy, 5 domów, dacze, samochody najdroższe. No bo, ale jemu się należy, bo jest pierwszym sekretarzem. Czyli praktyka nie wychodzi z tą teorią. Idea mogłaby być dobra, ale praktyka już się nie sprawia. Absolutnie. Przekonaliśmy się o tym wiele razy. Tak. Piotr, boję się trochę, chociaż doskonale to rozumiem, że jakby ta strona teoretyczna w rozmowie, którą prowadzimy, przeważa stronę czysto artystyczną, która... Bo ta artystyczna jest do obejrzenia, a nie do gadania. To prawda. Ale jesteś człowiekiem, który... No, bardzo dużo pracuję w wielu dziedzinach, o których tutaj już wspominaliśmy. No, ja odwiedzam twoją kolejną pracownię i czy magazyn, za każdym razem widzę w niej nowe rzeczy, natomiast nie widzę tych, które widziałem poprzednio, to się ciągle zmienia. No, w ciągu kilku lat przywiozłeś tyle, ale namalowałeś jeszcze więcej dzieł sztuki, które są tutaj przedstawione. Jest to zaskakujące, no skąd bierzesz czas na to wszystko? Może nie jestem aż tak pracocholikiem, tylko staram się zrozumieć, że do czego to służy. Czyli maluję nie po to, żeby namalować, udowodnić, że jestem malarzem, bo to nie byłby żaden powód do pracy. Czyli gram muzykę nie po to, żeby udowodnić, że jestem muzykiem, bo to nic nie da. Natomiast jak gram i maluję, to staram się zrozumieć, do czego ta energia, którą każdy z nas wyrzuca z siebie, służy. I dzięki temu dostajesz podwójną energię, która wraca. Czyli jak ty robisz informację i przekazujesz tą informację, to ona wraca podwójnie, jak biblijnie prawie. Czyli tak jest. Zasady, które... o których mówił Chrystus, czy Budda, czy wszyscy wybitne umysły, one się realizują w naszym życiu. Trudno w to uwierzyć, jak to mity i bajki zawierają w sobie dużo prawdy. Dokładnie tak. Mają więcej prawdy, niż nam się wydaje. Czyli znowu jest ten umysł, który nas oszukuje, żebyśmy tylko przetrwali i tak to jest. Dobra muzyka to zawsze dobrze robi. No na pewno. Jan, chciałbym, żebyś również ty tu pomęczył tak troszkę Piotra, bo znacie się znacznie dłużej, jesteście przyjaciółmi i przebywacie ze sobą znacznie więcej czasu. Zadaj mu kilka kłopotliwych pytań. No. Ale mieliśmy nagranie kilkuminutowe, a tu się robi z tego godzina albo dwie. To Michał będzie miał serial. Będzie miał kolega normalnie problemy właśnie. Jak to pogodzić, jak to wszystko?
jednym pociągnięciem można wykasować. Nie było. Świat jest piękny. Żeby nie nagromadzić tej materii, bo materia rośnie. Wczoraj widziałem w telewizji, że znowu wybrzeże Stanów wydobywali ropę i zalane wszystko, zapaćkane ropą i Floryda świat chyba ginie. Nie, Floryda w ropie, ptaki, wszystko martwe. No tak, dla ciebie jest to jako człowieka bliskie, ale też również i artysty, bo twoja sztuka, pomimo tego, że na ogół sztuka kojarzy nam się właśnie z wykonywaniem przedmiotów martwych, to jednak przecież jest nierozerwalna ze światem żywym. Ziarno, którego używasz, zwierzęta, które bardzo często współpracowały z tobą w twoich realizacjach, to wszystko również wydaje się tą próbą ogarnięcia całego wszechświata jednocześnie. Mhm. Nie, bo to już powtarzam się. Ale nie po to jestem malarzem, żeby namalować obrazy, żeby je sprzedać, żeby one się stały jakby... Czy to też jest ważne? No. Tak, obrazy, bo obrazy sobie muszą same poradzić trochę. Tak to Piotrze, a nawiązując do tego, co powiedziałem i ty potwierdzasz, jak w tej koncepcji ma się jakby ta kwestia ostatnio, ale nie ostatnio, bo problem formy centrycznej, czy był to kwadrat, czy prostokąt, kiedy tak. Jeszcze jakby używałeś tego najbardziej rozpoznawalnego schematu żółto-czarnych pasów tak. Centrycznie schodzących się lub rozchodzących, czyli tutaj znowu mamy w te i we w te, ale ostatnimi laty dosyć sporo pracujesz nad motywem tych barwnych, energetycznych kręgów. Czy one też są w jakiś sposób ilustracją tej idei wszystkiego, o której opowiadasz? Tak, to, tak jakby patrzę na ten zestaw prac jak na jeden obraz. Dlatego pracowaliśmy z Jankiem nad tym, żeby powstał jeden obraz na styk. Nasycony, wibrujący, a nie pojedynczy. Nawet myślałem o tym, żeby były wszystkie połączone, ale sprawdziliśmy, że to się nie dawało tego efektu właśnie tej jednorodności. Byłoby inaczej. I każdy obraz, a przy tym każdy obraz jest samodzielnym obrazem, samodzielnym wymiarem. I tak to myślę o sobie, o tym, że każdy jest samodzielnym wymiarem, jak każdy atom w naszym ciele jest samodzielnym wymiarem, stanowiący całość. Mikro, makro, wszechświat w jednym człowieku. Tylko jak sobie to wyobrazimy, to nie ma piasku na pustyni, który by był równy ilości tych atomów, które zawiera nasze ciało, tak? 3 kilogramy bakterii, pleśni i grzybów. Tkanka, która zachowuje się, samo się leczy, organizm sam się leczy. Biliony, miliardy w każdym centymetrze. Po prostu jesteśmy chodzącym kosmosem. Nie musimy patrzeć w niebo, żeby być tym kosmosem, bo ten kosmos jest też w nas, przeszywa nas. Deszcz. Każdy milimetr tej materii jest zbudowany z tego samego, co nasze ciało. Kamień, dlatego Chrystus mówił, popatrz, masz tam patyk, podnieś, złam go, w nim jestem. O, masz kamień, podnieś, w nim też jestem. Chrystus miał świadomość kwantową, tylko musiał używać języka zrozumiałego dla ludzi przed 2000 lat. Gdyby powiedział inaczej, ukrzyżowaliby go grubo wcześniej. Tak to już wygląda, żeby mówić do ludzi, a myślę, że poziom świadomości się podniósł ogromnie, natomiast dzisiaj już można mówić o atomach do taksówkarzy, tak? Ja jeżdżę i rozmawiam z taksówkarzami i oni mają wyższą świadomość tych rzeczy. I nawet obecność czy tego, że z czego jesteśmy zbudowani. Przecież niczym nie różnimy się od telefonu, butów własnych, tylko różnica jest w wibracji elektronu.
Czyli kamień twardy i człowiek jest tym samym, czy odchody psa jest tym samym, tylko to wibruje trochę inaczej. Odrobinka różnica wibracji. Czyli można byłoby leczyć ludzi, to się zresztą robi, zmianą wibracji. Masz raka, przychodzisz do pana doktora, przykłada ci wibrujący telefonek, mówi, a tu pan ma chorą nogę, dotyka i już jest w tym momencie człowiek zdrowy. Nie trzeba mu zarzucać antybiotyków, które powodują śmierć wątroby po latach, chorobę nerek, czustki i tego wszystkiego. Można to zrobić. Jest pytanie, czy ludzkość zmierza do tego, żeby wymyślić taki telefon, który wibruje, jak wiemy, który będzie lekarstwem, czy będzie sprzedawać nam jeszcze przez najbliższe lata antybiotyk, który ma uboczne skutki, czyli śmierć pacjenta. No po prostu albo będziemy w tym kierunku szli, albo w tym. I do tego są sztuki plastyczne dla mnie, żeby to zrozumieć. Dziwne. Wow. Tak to już po prostu jest. Skoro Mariusz mnie wywołał, żebym ja ciebie wywołał, to chciałbym wrócić do takiego motywu, który jest tutaj obecny na wystawie, ale w sposób troszkę, no, może niepełny, co wcale nie jest żadnym problemem, żeby o tym porozmawiać. Bardzo często w swoich pracach używałeś, proszę, że wspomniane już wystawy w Galerii Potocka, to było bardzo dawno temu, żywych zwierząt. Nieraz pojawia się zarzut wobec twoich prac ze zwierzętami, że używasz jakby tylko dla aspektu urody wizualnej, że to jest część jakby ożywionego obrazu. Można to zrozumieć. Ale jak widzisz tą obecność zwierząt w swojej sztuce i obecność zwierząt? Bo wydaje mi się, że jakby no, tutaj nie podkreślasz jakiejś przewagi homo sapiens nad światem zwierząt, nad światem braci mniejszych. Chociaż braci mniejszych, no to jest jak raz bardzo pozytywne sformułowanie, dość unikalne, prawda, w naszym świecie, w świecie tradycji śródziemnomorskiej czy rzymskiej. No przecież, no umówmy się, w zasadzie w tradycji kościoła zachodniego tylko święty Franciszek jest takim alibi właściwego jakiegoś takiego innego myślenia, nie? Innej relacji ze zwierzętami, prawda, bo uważniejsi znawcy niż ja, nie mam takiej pretensji, że jestem znawcą, no nie znaleźli punktu zaczepienia w bardzo długim pontyfikacie świętego Jana Pawła II, nawet się nie zająknął o losie zwierząt, nigdy. To jest bardzo wymowne, że to jest zepchnięte gdzieś na drugi plan w naszej świadomości i w tej kulturze, która no, tutaj jest dość istotnym komponentem wychowania mentalności. No. I to jest pytanie, czy ty po to, i często się pojawia wątpliwość, ja jej nie mam, ale chciałbym, żebyś o tym odpowiedział, skoro to się pojawiało nie jeden raz. Czy ty używasz zwierząt właśnie tylko dla ich urody estetycznej, czy też... No właśnie, jak to jest? Możesz pojawić tak, się pytanie. Zwierzęta pojawiły się w tym momencie, jak pracowałem przy tym zbożu i one od razu mi się skojarzyły z tymi obrazami wypełnionymi zbożem i w momencie, kiedy powstały koryta wypełnione zbożem, stały się one karmikami dla zwierząt. Czyli ja nie przyjmowałem zasady, że będę robił z konikami czy z kurami wystawy, bo to będzie atrakcyjne i to mi wyróżni mnie na przykład, czy coś, bo są takie, wiem, że takie myślenie też się zdarza u części artystów. To wynikało naturalnie z tego, że te obrazy nagle w galerii się pojawiły, a za nimi pojawiły się ptaki. I to ja uczyłem się, że te ptaki muszą mieć super warunki. Najlepiej, żeby miały wyjście na zewnątrz, żeby nie były zagrożone, nie zestresowane, bo jak wiadomo, ptaki zestresowane często chorują albo umierają po prostu, nerwy paraliżują im układ przełykowy i umierają z głodu. Także transporty ptaków to jest bardzo delikatna sprawa. Wiemy to od Leona Tarasewicza, który jest hodowcą od lat. I przerobił tą informację. Natomiast dla mnie jak zobaczyłem zwierzęta w galerii, to zobaczyłem reakcję ludzi, że ludzie
jak w Zachęcie było, te 50 ptaków, to ludzie nagle, wszyscy pracownicy Zachęty przyszli kilkukrotnie, to był pierwszy wypadek, przyznali mi się, że przychodzili wszyscy na wystawę, sami pracownicy kilkukrotnie, żeby zobaczyć ten świat. Zobaczyć ten świat w Galerii Narodowej, absurdalna sytuacja, gdzie 50 ptaków żyje, kaczki pływają w Bajorku. Nagle je dostrzegli. Tak. I to ptaki, dlatego dawałem tytuły takie świetlani przewodnicy w Galerii Maszy Potockiej, prywatnej galerii w 1997 roku. Bo to ptaki powodowały, że ludzie patrząc na obrazy, widzieli te ptaki przez te obrazy, albo te obrazy przez te ptaki i wyzwalali się od tego myślenia, co autor chce zakomunikować, co chce powiedzieć. Nie, musisz dać sobie to, stanąć przed tym obrazem i zobaczyć, że te obrazy są, jakoś działają. Nie wiemy, jaka jest metoda działania na nasz umysł obrazu, ale wiemy, że to jest. Jeśli działa, to przyglądajmy się temu i pośrednikami w tym wypadku stały się zwierzęta, które nie instrumentalnie, tylko żeby zbudować wizualną taką bajkę. No, teraz można powiedzieć instalacje. Kiedyś były obrazy martwe natury, malowane z martwych zwierząt, najczęściej z kwiatami. Tak? A tutaj powstało też już w XX wieku, XXI wieku, powstaje obrazy, instalacje tak zwane, czyli obrazy z żywych zwierząt, które żyją pomiędzy obrazami, odpowiednio przygotowane i na zdjęciach wyglądają jakby były obrazami XVII-wiecznymi, tak? Bo tak w alchemii było, te konie. To zdjęcia pokazują jakby gdyby im dać złote ramy, to obrazy z XVII wieku. Tylko z tą różnicą, że one się ruszają. Dlatego nazywało się żywe obrazy. Pomiędzy koniem i obrazem było? Tak, ale tutaj tytuły. Oczywiście to, że nie jest, to ja wiem, że to nie jest twoim zamysłem czysto estetyczne, bo przecież wykorzystywałeś... Żeby ludzie... Znowu to, że tak. To, co widzisz, nie jest tym, co myślisz. Tak. Tak. Żeby ludzie wyzwolili się od tego nawyku. A że nie jest to jedynie jakby urody wizualnej, która jest niewątpliwie bezsporna w wielu przypadkach. No to przykład chrząszczy, które może nie są aż tak powabne w swojej urodzie wizualnej, ale stały się ważnym powodem, żeby mogły i one zaistnieć w tym twoim myśleniu o obrazie, o przestrzeni sztuki z udziałem żywych stworzeń. Czyli na zasadzie partnerskiej. Bracia mniejsi, ale nam równi. Słuchajcie, moglibyśmy jeszcze długo. Może będą inne okazje. Prawdopodobnie. Natomiast skoro jesteśmy i nas nie ma, to ja proponuję, dzisiaj już znikamy, a mam nadzieję, że nie jest to ostatnia wizyta zarówno Piotra, jak i Jana w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Dziękujemy im dzisiaj na razie za to, co już się wydarzyło, licząc, że znowu coś ciekawego wydarzy się w kolejnej przyszłości. Dzisiaj pozostaje nam już tylko zaprosić na wernisaż, który odbędzie się jutro o godzinie 18, a wcześniej na wykład. Jutro 8 października. Adama Andrzykowskiego. 8 października 2021 roku. Wystawa potrwa do połowy grudnia roku przyszłego. Tego. Rzeczywiście. No chyba, że pandemia znowu wydłuży nam pewne sezon, kalendarz rozstruje, w czasie, prawda? Ja dziękuję za zaproszenie, za możliwość prezentacji i zrozumienia. Ja też uczę się w takiej wystawie. Same korzyści. Dziękujemy. Dziękujemy.